To nie jest tak, że żeby założyć pasiekę, to musisz wiedzieć wszystko. Ważne, żeby przestać myśleć o tym jako coś takiego strasznie trudnego do zrealizowania. Nie dowiesz się tego, dopóki nie spróbujesz. Musisz podjąć decyzję, żeby... Dzisiaj o tym, jak założyć pasiekę, bo chciałbym, żeby trochę odczarować to, bo tak naprawdę założenie pasieki to nie jest żadne racket science. To jest stosunkowo proste. Co innego, bycie dobrym pszczelarzem, pszczelarką... To niekoniecznie jest już takie proste, natomiast samo założenie pasieki takie trudne nie jest, i pokażę Ci to dzisiaj w kilku punktach. Natomiast, żeby się dowiedzieć, czy będziesz dobrym pszczelarzem, pszczelarką, no to, to jednak musisz tego spróbować, bo nawet jeśli będziesz gdzieś na praktyce, to się tego nie dowiesz, bo po prostu będziesz wykonywać to, co ci ktoś każe i nigdy się tego nie dowiesz. Więc na początku, przy zakładaniu pasieki, oczywiście pojawia się temat teorii, że musisz mieć teorię. Natomiast chciałbym to nieco odczarować, bo. Kiedy czytasz wszystko i starasz się wszystko ogarnąć, to nie jesteś w stanie, bo nie masz praktyki i nie do końca tego rozumiesz. Więc możesz się uczyć, przeczytać książkę jeden raz, drugi raz, a i tak nie nabyć kompetencji, bo po prostu nie wiesz, jak to będzie wyglądać w praktyce. Więc ja generalnie rekomenduję, żeby zakładać pasiekę i uczyć się równolegle czyli trochę umiesz już z książki, trochę wiesz i robisz coś u siebie w praktyce. I później uczysz się dalej, i wtedy nie jest tak, że zatrzymujesz się w pewnym momencie, cały czas się czegoś dowiadujesz yy, i to cię stresuje, bo nie wiesz o co chodzi, bo nie umiesz tego dobrze połączyć. Natomiast jak już masz pasiekę, to wtedy ta wiedza rośnie skokowo i wtedy idzie to zupełnie przyjemniej. Masz takie poczucie, że no wychodzi mi to, wiem o co chodzi. Więc ta wiedza ok, ale to nie jest tak, że żeby założyć pasiekę, to musisz wiedzieć wszystko. Przeczytać wszystkie książki, po prostu zacznij to robić i zakładaj pasiekę. Ale łatwo powiedzieć, zakładaj pasiekę. Więc co dalej trzeba zrobić? Praktyka? Owszem, ale wystarczy ci, jeśli pójdziesz na jeden dzień, zobaczyć, jak to się robi. Najlepiej znaleźć sobie kogoś w pobliżu. Jeśli nie masz nikogo w pobliżu, to nawet możesz przyjechać do nas. Natomiast nasi kursanci, kiedy byli u nas w pasiece, to mieliśmy zaplanowane 2-3 dni. Ale zdecydowaliśmy się, że sobie to podzielimy. Przyjechali na jeden, dzień, na jeden dzień i stwierdzili, mi to zupełnie wystarczy, bo nie musieli, mając wiedzę teoretyczną, nie musieli spędzać nie wiadomo ile godzin, bo chodzi o takie załapanie takich prostych ruchów, a później można się o to dopytywać. Więc kolejny krok znaleźć sobie kogoś, kto będzie takim twoim może mentorem. Może osobą, która się będzie wspierać, jeśli to słowo mentor jest zbyt szumnie nazwane. Kwestia tego, żeby mieć kogoś, do kogo się zadzwoni, żeby się nie stresować w danym momencie, bo jest wiele rzeczy, które wydają się być straszne, a takie nie są. Ale do tego trzeba mieć już trochę praktyki, albo osobę, do której można zadzwonić, takie jakby koło ratunkowe. Kolejna kwestia to miejsce. Dobrze było mieć zaplanowane już miejsce, w którym postawimy pasiekę. Żeby postawić pasiekę, to musimy mieć miejsce, w którym możemy postawić wylotki w stronę południową lub wschodnią lub południowo-wschodnią. Jeśli nie mamy takiego miejsca. To w najgorszym wypadku inne kierunki też mogą być. Natomiast warto, żeby to miejsce było w miarę odosobnione, żeby nie było tak, że są tam przechodnie i będzie to problem dla tych przechodniów, bo dla pszczół nie będzie to większego problemu. Nie ma stricte przepisów, które o tym mówią, natomiast są takie, które były i które nam mówią o tym, jakie powinny być odległości od ula. Natomiast ważne jest, żeby się nad tym nie doktoryzować sprawdzić sobie, jaka jest odległość. Podjąć decyzję, gdzie postawimy pasiekę, i to zostawić, i iść dalej. I tak samo z wyborem ula. To jest kolejna rzecz, kolejna sprawa, która powstrzymuje ludzi przed założeniem pasieki, bo oni nie wiedzą, jaki typ ula wybrać i nie mają pojęcia, od czego to zależy. Wybierz taki ul, jaki ma osoba, od której będziesz kupować pszczoły. Wybierz taki ul, jak osoba, od której będziesz się uczyć, albo wybierz ten najbardziej powszechny, czyli ul Wielkopolski ponieważ większe prawdopodobieństwo jest, że osoba, z którą będziesz rozmawiać, będzie miała ten sam, ten sam typ ula, bo jest on po prostu najbardziej popularny. Natomiast sam wybór ula nie jest aż tak istotny. Pszczołom jest to obojętne. Bardziej istotne jest to, jakim ty będziesz pszczelarzem, pszczelarką. To kompetencje pszczelarza są istotniejsze od ula, natomiast ten ul można zmienić. Ten ruch w branży jest na tyle dobry, że jeśli chcesz zmienić ule, to możesz je sprzedać i po prostu kupić sobie nowe. I mając to na uwadze, po prostu zdecydować się na to. I znowu, jak już podejmiesz decyzję, po prostu zostaw to. Wy podjęłeś decyzję na temat wyboru ula. Nie ma sensu do tego wracać, bo za chwilę spotkasz kogoś, kto ma inny typ ula, nie wiem, dadanta i stwierdzisz, a może jednak. To ci nic nie daje. Jeśli chcesz zacząć, to po prostu przechodź każdy kolejny krok, odhaczaj i nie wracaj do tego. Skoro już mówimy o wyborze ula, to wspomniałem o czymś takim jak wybierz ten ul, yy, jaki ma osoba, która ci będzie sprzedawać, no bo te szczoły trzeba od kogoś kupić, więc kolejnym krokiem jest znalezienie sprzedawcy. Oczywiście idealnie by było, gdyby to był zaufany sprzedawca, jeśli jednak nie masz żadnych kontaktów, to po prostu trzeba wejść na OLX. I poszukać osoby, która zamierza sprzedać rodzinę pszczelą. Natomiast ja rekomenduję, żeby kupić młodą rodzinę pszczelą, czyli odkład. Dlaczego? Dlatego, że przy odkładzie możesz mieć mniej kompetencji i przy tym odkładzie będziesz się uczyć razem z tym odkładem tego, jak prowadzić pasiekę. Natomiast jeśli już będziesz mieć od samej wiosny rodzinę pszczelą, taką, która ma przynieść miód, to wtedy już potrzebujesz więcej wiedzy, wtedy masz większe ryzyko tego strasznego rojenia się, które w ogóle nie jest aż takie straszne. I jeśli już jesteś na tym etapie, że doczytałeś, doczytałaś o tym rojeniu i to cię obawia, to po prostu uwierz mi, nie bój się tego. Nawet jeśli się to stanie, to, to po prostu tak jest, tak się zdarza, nawet osobom, które mają bardzo wiele lat, pasieki i tyle. Kwestia tego, żeby wybierając rodzinę, mieć świadomość z czym to się wiąże. Wybierając młodą rodzinę, odkład, musimy mieć też świadomość, że w tym roku nie będziemy mieć miodu. Ale to też jest dobre, bo możesz sobie podzielić koszty założenia pasieki na dwa etapy: jeden to zakup uli i rodzin pszczelich, a drugi etap to zakup miodarki. I innego sprzętu, który jest potrzebny do wirowania, choć tak naprawdę tego sprzętu tak dużo nie ma. Jedyny generujący duży koszt sprzęt, sprzęt to jest miodarka, a reszta to jest widelec do sklepiania i sito, wiadro. Czy potrzebny nam stół do sklepienia? Nie. Więc dzieląc na etapy, mamy kwestia uli teraz 650 zł, rodzin młodych 300-350 zł, ewentualnie już gotowych rodzin 500 zł. I do tego dochodzi nam drobny sprzęt pszczelarski. I myślę, że tutaj nie ma sensu się rozwodzić. Po prostu pod filmem napisałem Ci, jakie są niezbędne przyrządy pszczelarskie do zakupienia, bo nie ma sensu niepotrzebnie wydawać pieniędzy. Napisałem też, jakie elementy powinien mieć ul, który powinieneś, powinnaś mieć. Też, żeby niepotrzebnie nie kupować zbędnych elementów, bo z tym się już spotkałem, że wiele osób mówi, szkoda, że wcześniej z Tobą nie pogadałem. Bo uniknąłbym zbędnych wydatków. No i na koniec, kwestia tego, czy ty się nadajesz. Nie wiem, czy się nadajesz. Natomiast nie dowiesz się tego, dopóki nie spróbujesz. Musisz podjąć decyzję, żeby spróbować, i wtedy będziesz wiedzieć, czy to jest dla Ciebie, czy nie. Natomiast przed podjęciem tej decyzji musisz się wiedzieć, ile to trwa. Bo zakładam, że możesz sobie przeliczyć, ile będzie Cię kosztować pasieka. Około 1000 zł na rodzinę i ul, 3 ule, 3000 zł. Zachęcam do tego, żeby nie zaczynać od jednego ula, tylko od chociażby dwóch, trzech dlaczego? Dlatego, żeby mieć porównanie, bo w filmach pszczelarskich bardzo często się słyszy, silna rodzina, słaba rodzina to będzie się przeplatać cały czas. Natomiast jeśli będziesz mieć jeden ul, to nie będziesz wiedzieć, jaką masz rodzinę. Po prostu będziesz mieć jakąś. Ale mając porównanie, to ty już wiesz, że ta rodzina jest lepsza, ta jest gorsza. Prawdopodobieństwo, że wszystkie będą słabe, albo wszystkie będą silne, jest naprawdę bardzo małe. Natomiast drugą kwestią jest to, że jak masz jedną rodzinę i ona umrze przez zimę, to zostajesz z niczym, musisz od nowa wszystko zaczynać. To jest strasznie frustrujące. A kiedy masz trzy rodziny, ryzyko stracenia wszystkiego jest dużo, dużo mniejsze. Dodatkowo, jeszcze dodatkowo, mając trzy rodziny, możesz się wspierać. Załóżmy, że na jesień coś się dzieje z matką, nie masz jej, rodzina nie przetrwa zimy bez matki. Możesz ją połączyć z drugą albo trzecią rodziną i nie tracisz tych pszczół. A jak masz tylko jeden ul, no to wtedy już niestety, ale prawdopodobnie od wiosny trzeba będzie zaczynać z nową rodziną, czyli zaczynać wszystko od nowa. Ale wracając do tego, ile czasu to zajmuje, to dzielę to na takie dwie części. Jedna to jest kwestia tego, jak często trzeba zaglądać, więc wystarczy zajrzeć raz na tydzień, około, bo w sezonie to może być i dwa razy w tygodniu, natomiast poza sezonem, czyli w listopadzie, grudniu aż do lutego, nie zaglądamy wcale. A druga część to kwestia tego, ile to trwa faktycznie. No to mamy tutaj kwestię dojazdu i przygotowania się do przeglądu ula, uli. To dla niektórych to jest 15 minut, dla innych to jest cały proces, u nich to trwa godzinę, dwie. Później sam przegląd uli. Czyli około 6 minut na ul, jeśli nie masz prawy, to będzie 10, jeśli masz prawy, to będą 3 minuty. No i później powrót, rozpakowanie się. Czyli najważniejsza kwestia to nie trzeba zaglądać codziennie do pasieki, część osób tego nie wie. I druga kwestia sam przegląd ula nie trwa aż tak długo, więc osoby, które chcą założyć pasiekę, znajdują czas na to. No i tyle. Czy nadajesz się pod względem fizycznym? Jeśli potrafisz unieść 20 kg, to, to nie ma problemu. Jeśli nie potrafisz unieść 20 kg, to dobrze, żeby mieć osobę, która ci w tym pomoże, ponieważ kilka razy w roku, tak naprawdę kilka razy na przełomie trzech miesięcy, będzie potrzebna pomoc, żeby podnieść korpus z miodem. Jeśli go będziesz mieć, czego ci oczywiście serdecznie życzę. Natomiast jeśli masz jeszcze jakieś wątpliwości, to skontaktuj się z jakimś przelażem, pogadaj z nim. Możesz napisać do nas, my odpowiemy, podpowiemy, doradzimy. Natomiast ważne, żeby. Przestać myśleć o tym jako coś takiego strasznie trudnego do zrealizowania. To jest działanie takie samo jak każde inne. Kiedy planujesz jechać na, waka na wakacje, to musisz po prostu zrobić kilka kolejnych kroków, i tak samo jest z zakładaniem pasieki.